Witajcie kochani, jadę dzisiaj na dwóch telefonach i jednocześnie prowadzę transmisję na żywo na dwóch kanałach. Jestem w trakcie jakby wprowadzania nowego programu w swoje życie, na razie się go uczę, bo przyznam szczerze, że jest to program, który jest totalnie nie... Wiecie, nie jestem dobra w takich rzeczach, nie, naprawdę przyznam się szczerze, że w ogóle nie jestem dobra w takich rzeczach. Ale staram się iść, wiecie, do przodu z czasem, z duchem tego wszystkiego i po prostu cześć Sylwia i sprostać jakby temu, co przychodzi, patrzeć na nowości i jakby wprowadzać te udogodnienia, które oferują właśnie nowe wynalazki w swoje życie. No byłabym hipokrytką, gdybym nie próbowała, zachęcając Was do próbowania gotowania z Thermomixem, prawda? No prawda. Więc słuchajcie, jestem w trakcie. Wczoraj wykupiłam dostęp do programu. Dziękuję za serduszko, jak w ogóle fajnie. Dokładnie, wykupiłam dostęp do programu, próbuję go skonfigurować i w ogóle na każdym kroku mam jakiś problem, jakiś kłopot do zrobienia. Mówię, Jezu, jak ja to ogarnę, w ogóle nie ma opcji, nie? Cześć Gosia, fajnie, że jesteście. I tak, i ciągle piszę, jeszcze w języku angielskim, muszę pisać do obsługi, która jest z Hiszpanii. Słuchajcie, masakra, nie? Nie wiem, jak ja daję radę to zrobić, ale jest o tyle fajnie, że mogę, że oni szybko odpisują, nie? Więc mam nadzieję, że już niedługo będzie to normalnie wyglądało i że będzie transmisja na żywo jednocześnie na Instagramie, na YouTubie i na Facebooku, bo taki mam ambitny plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki, żeby właśnie tak się udało to zrobić. No dobra, słuchajcie, co dzisiaj zrobimy? Zostałam zainspirowana przez Sylwię. Sylwia jest moją klientką, bo pojechałam do dziewczyny z polecenia. Sylwia mi poleciła swojej koleżance Thermomix i zawiozłam jej w prezencie przy zakupie. Z reguły daje takie, zawsze daje takie upominki, właśnie koncentrat bulionu warzywnego, po to, żeby pokazać, jakie cuda można robić w Thermomixie, że jest zdrowo, że jest naturalnie, że jest aromatycznie, że w ogóle i można w ten sposób wzbogacić smak każdej potrawy, którą przyrządzacie. Nawet jeśli gotujecie tradycyjnie w garnku, bo tak też zdarza mi się, że jak robię coś tradycyjnie, to i tak używam tego koncentratu. I ostatnio mój koncentrat bulionu był zero waste'owy. Wykorzystałam wiele warzyw, które miałam po prostu w lodówce i mówię, dobra, po prostu wrzucę to, wrzucę tamto, wrzucę siamto i słuchajcie, wrzuciłam tego naprawdę sporo różnych i Sylwia mówi do mnie tak, Anka, ja to wąchałam, jakie to jest w ogóle aromatyczne, no moje tak nie pachnie. Myślę sobie, no dobra, co ty tam dałaś w ogóle, bo ja robiłam zgodnie z przepisem. No to właśnie powiem Wam, co dałam, tak? Powiem Wam, jak ja robię koncentrat bulionu. Nie trzymam się przepisu, trzymam się proporcji. Średnio, nie? Średnio trzymam się proporcji, większość robię na oko, ale cieszę się, że propozycja, ten bulion, który zrobiłam, tak bardzo podpasował Sylwii i jej koleżance, że postanowiłam, że tym przepisem po prostu podzielę się z Wami tą inspiracją. Być może Wasze potrawy będą jeszcze bardziej aromatyczne i pyszniejsze właśnie dzięki temu koncentratowi naturalnemu. Więc słuchajcie, jedziemy. Nie mam go przygotowanego, więc po prostu go znajdę w ostatnio gotowane. Możecie tutaj, naprawdę jest lista ostatnio gotowane, jest po prostu długa i możecie sobie zaglądać i patrzeć i wracać do tych przepisów. Mogę Wam powiedzieć mniej więcej, co robiłam. Polecam z niemieckiego cookie dough. O, wiesz co, wyślij mi proszę link, będę wdzięczna, ja chętnie sprawdzę, co tam jest dodane. Więc tak, no ja robiłam ostatnio owsiankę, na przykład to jest u mnie bardzo częste, kalesław z czerwonej kapusty, bułki grahamki, krem czekoladowy, właśnie zupa po koreańsku. Patrzę, gdzie ja mam ten, o jest, koncentrat bulionu warzywnego, uruchom ponownie. Ostatnio, jak chciałam zrobić ten koncentrat, właśnie nie miałam wszystkich warzyw, ale chciałam go zrobić, bo już nie miałam po prostu tej cudownej przyprawy, dlatego postanowiłam, że zrobię z tego, co mam w lodówce. No i właśnie tak powstał ten pomysł. Nie daję, w ogóle pomijam parmezan, pominęłam nawet grzyby, bo grzybów też nie miałam. I dobra, idziemy dalej. O, on tutaj każe nam wrzucić parmezan, ja nie mam tego parmezanu, nie wrzucam go, pomijam, umyć naczynie potem, nawet jak miałam parmezan i go czasami dodawałam, to i tak go nie myłam tego naczynia, bo to jest bez sensu, i tak go wrzucę tam z powrotem, więc totalnie nie.
Okej, okay, mamy tutaj seler naciowy, więc seler naciowy daję, dlatego że on też jest, chociaż ostatnio nie miałam go za dużo, miałam chyba taką końcówkę. I też daliśmy radę i też fajnie smakował, więc oczywiście wszystkie warzywa są umyte, więc dajemy ten seler naciowy. Widzicie, ja jakoś niespecjalnie się staram, żeby go tutaj wrzucić, ani pokroić, po prostu staram się, żeby było mniej więcej 200 gram, dacie więcej, spoko, dacie trochę mniej, też jest spoko, nie ma żadnego problemu. Słuchajcie, pamiętajcie, że to jest wasz, to nie jest francuska kuchnia, że tak powiem, tak? Restauracja Michelin, chociaż kto wie, może to właśnie tak się rozkręcicie z Thermomixem, że właśnie taka kuchnia u was będzie na najwyższym poziomie, kiedy będziecie wszystkiego próbować, już eksperymentować i dacie się totalnie ponieść fantazji właśnie z tym urządzeniem. Więc jedziemy dalej. Marchewka. I u mnie jest ona w skórce. Ja tylko odkrawam te końcówki, bo nie zawsze wszystkie końcówki marchewki są ładne. Patrzę oczywiście, żeby nie było spleśniałe, tak? Patrzę bardzo na to, no bo to wiadomo, że totalnie nam dyskwalifikuje warzywa do użycia. No niestety, to jest coś, czego nie odzyskamy i nie polecam próbować nawet odzyskiwać. Więc tak, po prostu wrzucam marchewkę. Jest tam 290 gram. Tutaj jest dalej, co mamy? 100 gram cebuli, więc mamy cebulkę. Cebulę możecie dać czerwoną, możecie dać białą cebulę, po prostu cokolwiek tam ten. No to jest, widzicie, to już idziemy trochę według przepisu, ale ostatnio chyba też cebuli nie miałam. Nie pamiętam już nawet po prostu aż tak dokładnie. 100 gram pomidora, pomijam. 150 gram cukinii nie mam, ale za to dam aromatyczny por. Czas na pora, słuchajcie. Cześć Dana, hejka, w ogóle widzę, że na Instagramie też ktoś się tam pojawia, fajnie. Hejka! Więc witaj Instagram! Cześć Facebook i wszyscy w ogóle, którzy mnie oglądacie. Używam zielonych części ze względu na to, że staram się gotować zero waste'owo, ale zieloną część jest trudniej wykorzystać do dań, które gotujemy na co dzień, tak? No nie wrzucimy do sosu, nie wrzucimy raczej do surówki tych takich końcówek, więc wrzucamy to po prostu do bulionu, słuchajcie, do bulionu, który praktycznie przyjmie wszystko. Także odkrawam gdzieś sobie taki kawałek i wrzucamy do naczynia miksującego. Dobra, więc mamy to. Dalej, jeden ząbek czosnku, a jeszcze jest pietruszka. W przepisie nie ma pietruszki, ja daję pietruszkę, oczywiście pietruszka musi być. Pietruszka jest jednym z bardziej aromatycznych czesiewa, jednym z bardziej aromatycznych warzyw i dlatego używam pietruszkę, bo ona bardzo fajnie wzbogaca smak każdego bulionu, każdej zupy, każdego sosu, więc nie wyobrażam sobie koncentratu bulionu warzywnego bez pietruszki. No po prostu nie wyobrażam sobie. Więc po prostu jedziemy. Wrzucamy. Słuchajcie, tych warzyw jest coraz więcej. Ha! A ja jeszcze coś tu mam, nie? Przygotowane. Słuchajcie, mam tutaj. Leży. No dobra. Najwyżej po prostu to podmiksuję. Co jeszcze dodatkowo przygotowałam? Seler. Tak, ten malutki korzeń oraz liście selera, dlatego że to też bardzo dużo aromatu daje i oczywiście dużo wartości odżywczej. A wiecie, że ja lubię naprawdę, żeby danie, które mamy i wszystko, co w ogóle przygotowuję i wkładam do buzi, miało dużą wartość odżywczą, żeby służyło mojemu zdrowiu, żeby dostarczało mi witamin, minerałów, żeby nakarmiło moją mikrobiotę jelitową, żebym po prostu była zdrowa, tak? I moje dzieci, żeby były zdrowe i moja rodzina, żeby była zdrowa. Lubimy czasem zjeść coś słodkiego. Myślę, że jak każdy. I czasami nam się po prostu zdarza coś takiego zjeść. Ale na co dzień staram się, żeby jednak nasza dieta obfitowała w dużo wartości odżywczych, w dużo witamin, które na co dzień będą i wspierają moją odporność, odporność moich dzieci, funkcjonowanie mojego mózgu, serca, wszystkich po prostu narządów. To jest niezbędne. Słuchajcie, bez tego nie będziecie zdrowi. Witaminy są po prostu niezbędne do życia, jak tlen, jak woda, muszą być. Oczywiście organizm dłużej przeżyje bez witamin niż bez wody, ale jakie to życie. Dobra, idziemy dalej. Więc wrzuciłam ten seler. Wrzucę parę gałązek
liści selera, to jest też bardzo ważne, żeby one też tam się znalazły. Ostatnio wrzuciłam zamrażarki, więc wrzucę sobie tutaj. Co jeszcze przygotowałam? Lubczyk, kochanie, no bez lubczyka to w ogóle nie podchodzę do kuchni, nie? To musi być. Oczywiście jak mam świeży, nie? Albo jak mi się uda zdobyć i mrożony. Dzisiaj właśnie kupiłam sobie sadzonki lubczyków, więc będę sadzić, będę miała swój lubczyk, słuchajcie, bo uwielbiam go zamrozić i wyciągać do zupy i dodawać. I lubczyku też w naszym koncentracie bulionu nie może zabraknąć. Nie może go zabraknąć. On da ten niesamowity aromat i zapach, który będzie wzbogacał każdą Waszą potrawę. Każdą! Dobra, tu mamy tak, dalej. No właśnie. A, przyprawy. Mój przyprawnik. Zaraz Wam tu wyciągnę. Kupiłam sobie takie cudo do obracania. I patrzę, liść laurowy. Dalej mamy w kolejności. Czy ja go mam? Tutaj jest, dobra. Mamy liście laurowe. Więc wrzucam liść laurowy. Nie wiem, jak ja to wszystko zmiksuję. Przyznam szczerze, że już jest ciasno w naczyniu. Ale najwyżej po prostu puszczę to na dwa razy. Widzę, że coś tam piszecie. Lubczyk rośnie jak szalony. Mroź i używaj na bieżąco. Tak właśnie zamierzam zrobić, dlatego sobie go posadziłam, bo zawsze leciałam do teściowej, do ogródka i gdzieś tam jej podbierałam, bo ona miała jeden krzaczek. Żeby mieć po prostu też dla siebie, bo ona też bardzo lubi lubczyk. No a teraz będę miała po prostu swój, więc jestem bardzo, 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 bardzo z tego powodu szczęśliwa, naprawdę uwielbiam, on tak niesamowicie pachnie, a jeszcze jak dodacie go do tego koncentratu bulionu, to już w ogóle, to rewelka. Dobra, i tu mamy tak, 6 gałązek mieszanych ziół świeżych lub na przykład bazylii, szałwii, rozmarynu i tak dalej. To teraz tak, po prostu patrzę sobie na to, co mam i jadę. Kumin niepotrzebny, ale tymianku sobie sypnę. Nie mam świeżych ziół, więc po prostu lecę z tym, co mam. I się tam specjalnie nie przejmuję. Kolendra nie lubię, więc nie daję. Dam majeranek, dam bazylię. Liść laurowy był, czosnek, niedźwiedzi nie daję. Rozmaryn dam. I słuchajcie, damy jeszcze oregano. I z tego już nic. Dobra, więc tak, rozmaryn. I to właśnie dzięki temu, że zastosujecie zioła, dodacie do tego świeże liście, spowoduje, że ten Wasz koncentrat będzie po prostu przepyszny, przearomatyczny i każda zupa będzie jeszcze po prostu smaczniejsza, będzie taka bogatsza, będzie taki bukiet smaków, taki po prostu, wiecie, jak kiedyś nasze babcie gotowały, to ja pamiętam, cześć Justyna, Jezu jesteś. Słuchajcie. Jak moja babcia, moja teściowa świetnie gotuje, ona jest po prostu mistrzynią i te zupy jej są tak napakowane aromatem, ale ona właśnie też doprawia, używa ziół, dużo warzyw i tak dalej i to jest po prostu niepowtarzalne, bo nieraz jemy to taka, to mamy wrażenie, cześć Magda, to mamy wrażenie, że ta zupa jest taka jałowa, że czegoś nam brakuje, coś byśmy dodali, ale nie wiadomo co tam dodać i podchodzisz i mężu weź spróbuj co tu dodać, co tu brakuje, albo żono spróbuj co tu dodać, co tu brakuje, nie? Co tam na talerzu? Cześć Asia, wiesz co? U mnie dzisiaj będzie koncentrat bulionu warzywnego. Wiem, że już go robiłam, ale nie robiłam go w takiej postaci, jakiej robię go dzisiaj, bo robię go według własnego uznania. A że już raz robiłam taki bulion i został bardzo pochwalony i bardzo smakował i w ogóle zachwycił obdarowanych. W związku z tym postanowiłam, że no po prostu byłabym straszną egoistką, gdybym się z Wami po prostu tym przepisem, tym sposobem nie podzieliła. A wiecie, że ja uwielbiam się po prostu z Wami dzielić pomysłami, wiedzą, trikami i w ogóle wszystkim, co tylko do mnie przychodzi, to od razu chcę Wam pokazać, Wam przekazać, żebyście też mogli z tego skorzystać, tak jak ja. No dobra, więc tak, majeranek trochę. Widzicie, ja sypię na oko, nawet nie patrzę po prostu jak i ile tego idzie, po prostu niech sobie idzie. Nie? Dobra. Dziwnie mi tak patrzeć na dwa telefony, bo nie wiem, w który mam patrzeć. Dlatego wolałabym, żeby mi wszystko działało na jednym telefonie. Wtedy, wiecie, patrzę tu i wszyscy mi widzą, że ja patrzę na nich, nie? No, dobra. Więc okej, teraz próbujemy zrobić to, żeby było dobrze. Słuchajcie, naczynie jest po prostu pełne po brzegi. Nie wiem, jak ja to ogarnę. Potrzebuję na pewno do tego kopystkę. Więc tak. Teraz będziemy na pewno miksować.
No tak, pietruszka, słuchajcie, jeszcze pietruszka, nie? Jak mogłam zapomnieć o pietruszce? O, dobra. Mamy tu pietruszkę jeszcze. Uwielbiam, zobaczcie, jak jest pięknie zielona. Uwielbiam kolor zielony i czerwony. Dobra, to jeszcze dopcham. Dobra, to teraz tak, muszę kopystkę wziąć i będę mu pomagać w takim razie. Tylko 10 sekund. Nie, no ja od razu to przedłużam do 20 sekund, bo nie sądzę, żebyśmy dali radę z tak pełnym naczyniem. Oczywiście dałam więcej składników niż jest w przepisie, nie? No przecież nie byłabym sobą, gdyby tak nie było. Okej. Okay. Jedziemy. O, dobra, nie to. Super. Jest zmiksowane pięknie. Zobaczcie. Jest zmiksowane, jest pięknie. Zobaczcie, jak kolorowo w ogóle, nie? To dopiero wygląda. A jak pachnie. Ja po prostu rewelka. Słuchajcie, musicie coś takiego sobie zrobić. I jak Wam zostanie, jak zrobicie, po prostu za dużo dajcie. Po prostu sąsiadom podzielcie się z kimś, kto komu przyda się po prostu zdrowsze, bardziej świadome odżywianie. Czyli z każdym, kogo lubicie. I kogo nie lubicie też, bo to zawsze jest taki, wiecie, miły gest, nie? Dobra. 120 gram soli. No z racji tego, że dałam trochę więcej składników, więc tej soli też trochę tam więcej. U mnie to będzie 150 gram, po prostu. Część i tak odparuję. 140, 150, 160 się sypnęło, dobra. Białe wino nie mam, słuchajcie, nie daję białego wina. Nie byłoby pite, bo nie mam, nie miałam nawet. Więc tak, 30 gram wody, nie daję więcej, naprawdę, bo woda i tak musi odparować, a ona po prostu ma jakby wspomóc mieszanie i wydobywanie tych składników, więc to naprawdę nie jest jakiś tam bardzo potrzebny składnik w tym. Ok, jedną łyżkę oliwy. Jedną łyżkę. O, widzicie, u mnie po prostu pójdzie na oko. Najlepsza miara na oko. Ok, dobra, czy ja wszystko dałam? Tutaj dałam przyprawy, tutaj dałam trochę zielska. Ok, wydaje mi się, że wszystko. I teraz zobaczcie. O, coś Wam podpowiem przy okazji. Robicie sobie koncentrat bulionu warzywnego i możecie w tym samym czasie zrobić kolejne danie na waromie. Na przykład możecie przygotować pierś z indyka przyprawioną na przykład w przyprawie uniwersalnej. Cześć Grażynka! W przyprawie uniwersalnej. Do tego położyć warzywa inne na parze. Więc w tym samym czasie, kiedy będzie robił się koncentrat, Wy możecie gotować sobie drugie danie, więc Thermomix w tym czasie przygotuje Wam dwie rzeczy. To jest w ogóle niesamowite, że Wy możecie po prostu to wykorzystać w jednym czasie i sobie działać. Tym ja nie jestem na to jakby przygotowana, nie przygotowałam sobie waromy, nie pomyślałam o tym wcześniej, że mogłabym dodatkowo coś zrobić. Nawet możecie ciasto drożdżowe zrobić w tym samym czasie. Czy, poczekajcie, co tam, knedla możecie na parze zrobić, możecie jakiś deser na parze zrobić, gdzie wymagana jest po prostu sama para. Chociaż, czy ja wiem, przy tym nie, chyba jednak deseru nie zrobię, ale bułki bym zrobiła, na przykład, o, tak, bułki bym zrobiła i na pewno jakieś warzywa można by było zrobić. O, słuchajcie, bób można robić na parze w Thermomixie. I na przykład w tym samym czasie mogłabym wysypać na waromę bób i bób by mi się gotował w tym samym czasie, co robi mi się kostka, koncentrat bulionu warzywnego. Rewelacyjne? Genialne wręcz po prostu. Genialne. Dobra, jedziemy. Więc tak, stawiamy koszyczek, przekręcamy waroma i on będzie sobie już tam gotował. A ja Wam przypomnę na koniec, co daliśmy do naszego koncentratu. Co innego było dane niż jest w przepisie. Pominęłam cukinię, pominęłam pomidory, pominęłam grzyby, dlatego że grzybów nie miałam i też nie dostałam suszonych nigdzie. Gdybym miała, dodałabym grzyby. W ostatniej kostce, ta, która wzbudziła tyle emocji pozytywnych, dodałam grzyby. Nie dodałam grzybów, więc ich też nie było. Z racji tego, to tylko świadczy o tym, że i tak Wam to po prostu wyjdzie. Także tak, co daliśmy? Daliśmy seler naciowy. Końcówkę możecie zużyć sobie do jakiegoś pysznego, zdrowego szejka.
Dałam marchewkę, czyli tak, seler, marchewka, pietruszka, korzeń selera, nieduży, liście selera, jeszcze takie, wiecie, od korzenia, tak, bo one mają jeszcze więcej aromatu niż sam seler naciowy. Dodatkowo daliśmy por, którego nie ma w przepisie, daliśmy lubczyk, daliśmy pietruszkę, ale ona była w przepisie, więc jakby spoko. Daliśmy bazylię suszoną, rozmaryn, tymianek, oregano, majeranek daliśmy, był też czosnek, słuchajcie, więc dużo tych składników było i właśnie dzięki temu ta kostka, ten bulion będzie bardzo, bardzo aromatyczny i będzie wzbogacał Wasze wszystkie potrawy. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy skorzystacie z tego przepisu, z tej inspiracji, którą Wam tutaj dałam. Będzie mi bardzo, 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 bardzo miło. Justyna, a Ty możesz mi napisać, jak jeszcze jesteś, co tam u Ciebie? Więc tak, poczekajcie, nie wyobrażam sobie już zup bez swojego bulionu. Dokładnie, to tak działa, ja tak samo nie wyobrażam sobie, jak mi się kończy, to po prostu robię go z tego, co mi zostało, a nie obieram specjalnie tych warzyw, żeby tej wartości odżywczej było jeszcze więcej, bo w skórkach też jest tego masę. Więc nie wyrzucajmy tego, po prostu wykorzystajmy w całości warzywa. Co jeszcze można wrzucić do bulionu? Macie na przykład końcówkę selera, kapusty, w środku, jak to się nazywa, wiecie, to w środku, nie? Też możecie wrzucić, świetnie się sprawdzi. Możecie wrzucić na przykład to ze środka kalafiora, z brokuła, po kawałku, też fajnie Wam się sprawdzi. I to jest wykorzystane i później to wykorzystacie do zup. Słuchajcie, zero waste pełną parą, oszczędności pełną parą, właśnie z tym rewelacyjnym urządzeniem, które jest teraz w promocji w Ratach Zero, więc jeśli ktoś z Waszych znajomych jeszcze się zastanawia, czy warto, to koniecznie podeślijcie mu namiar do mnie. Jeśli będzie miał ochotę zapytać, ja chętnie odpowiem na każde pytanie, każde nurtujące pytanie i mam nadzieję, że pomogę mu, tej osobie rozwiać wątpliwości. A Wam za polecenie oczywiście z największą rozkoszą i przyjemnością wręczę prezent. Więc bardzo Was proszę, jeśli macie kogoś wśród znajomych, kto się interesuje, udostępnijcie mu mój profil, czy polećcie po prostu mnie wraz z Thermomixem w pakiecie, tak? Uważam, że bardzo fajny team tworzymy, więc myślę, że każdy, kto trafia pod moje skrzydła, jest z tego bardzo zadowolony, bo naprawdę wkładam w to całe serce, tak jak w każdy live, który robię z Wami. To wyobraźcie sobie, co jest w opiece posprzedażowej, skoro tu jest taka energia. Jest moc, słuchajcie, jest moc. Dobra, to tyle z autopromocji. Bardzo, bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Niech miłość będzie z Wami. Uwielbiam, jak tutaj jesteście, uwielbiam, jak mnie oglądacie, uwielbiam, jak komentujecie. I zapraszam Was na kolejne transmisje na żywo. Ściskam Was bardzo serdecznie. Buziaczki. Pa, pa!